Znajdujemy się nad zalewem Hańcza. Tak, to tutaj wygląda. Jedna droga dojazdowa. Tutaj jest druga. Akurat rozmawiamy o takim ośrodku, w którym właśnie kończę pobyt. I chciałbym to uwiecznić, ponieważ jestem bardzo mile zaskoczony. Jechałem tu w ciemno. Nie spodziewałem się, co zastanę. A tu tak. Można pograć w piłkę ręczną oraz badmintona. Idziemy sobie dalej w dół. Wszystko oczywiście już na terenie ośrodka. Tak to tutaj wygląda. Drzewka. Tutaj domki. Troszkę może obraz skakać, bo jestem w ruchu. Tak to wygląda mniej więcej. To jest domek podwójny. Po dwie osoby, że tak powiem, na połówkę. Taki bliźniaczek. Zagwarantowany mamy grill dla każdej połówki. O, tutaj widać ładnie. To jest drugi. To jest domek, w którym akurat ja mieszkam. Jest to domek czteroosobowy. Dwa pokoje. Że tak powiem, dwa łóżka małżeńskie. Tak to wygląda od czoła. O, coś takiego. Może podejdę bliżej, żeby wam to bardziej pokazać. Tu mamy tarasik zadaszony. Oczywiście rolety antyłamaniowe. Czyli na noc jak zasłonimy, to dopóki nie odsłonicie, to nie wiecie, kiedy jest rano, kiedy noc. Tutaj również grill. Ponieważ jak mówiłem, dla każdego domku przysługuje sztuk jeden. Oczywiście ławeczka. Pełna kulturka. Wewnątrz to nie muszę chyba wspominać. Prysznic, kuchnia, pełne wyposażenie. Idziemy dalej w dół. I tu będziemy liczyć mniej więcej w zasadzie od miejsca, gdzie mam zaparkowane auto. Jaka jest odległość do wody? 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Będę liczył po cichu. Mam 30. Czterdzieści. Siedemdziesiąt kroków. Tak to wygląda z plaży. Plaża można ująć, że jest prywatną. Mamy tutaj elegancko jezioro Hańcze jak na dłoni. Mama, ja stoję? Dostęp do wody idealny. Piasek. Po prostu wszystko. Znowu wygląda to mniej więcej tak. Tu palenisko na ognicho. Tutaj ośrodek obok. Oba jakby są częściowo połączone, czyli plaża jest wspólna. Dzięki czemu towarzystwo, że tak powiem, z domków obok troszkę miesza się z ludźmi z tego ośrodka. Co jest dość korzystne, ponieważ jest tutaj spokojnie. Idealne miejsce na przyjazd z dziećmi. Ponieważ nie ma tutaj naładowanych knajp i tak dalej. Nocami jest tutaj spokojnie, cisza. Nie ma tego, że ludzie po imprezach się szlajają, drą jakieś krzyki i tym podobne. Pod tym względem ośrodek jest po prostu super.
I to wam będę chciał przedstawić w filmie i to zobaczycie. Jeśli chodzi o obsługę obiektu, super polecam, bardzo miła pani i po prostu jest rewelacyjnie. Spróbuję jeszcze dokończyć, żeby wam pokazać, jak domek wygląda w środku, bo myślę, że może was to zaciekawić, ale nie ukrywam, że mam lekki bałaganik teraz, także będę musiał to... Tutaj są domki sąsiednie obok, także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, słuchajcie, mamy ciąg dalszy. Idziemy obejrzeć, jak wygląda wnętrze takiego domku, żebyśmy sobie mniej więcej wiedzieli, co się dzieje. Czekajcie, włączymy sobie tylko lampę. Więc tak, tutaj mamy tarasik. To jest ten domek mniejszy, dwuosobowy. Łazieneczka. Proszę bardzo. Kulturka. Tutaj mamy lustereczko, szafeczka. No, cóż więcej chcieć. Patrzymy dalej. Mamy lodóweczkę. Proszę bardzo. To nie jest reklama firmy bynajmniej. Mamy również telewizor i zegar. Zobaczmy to z innej perspektywy. Może będzie lepiej widać. A nam się tylko kamera zestroi. Oczywiście, zobaczcie. Możemy tutaj przyjechać z pieskiem. To jest mój. Włóczyki. Przyszedł za mną sprawdzić. Tak wygląda pokoik takiej dwójeczki. Tutaj mamy czajniczek, kuchenkę, elegancko, szafeczki. Tutaj mamy sobie zlewik. Oczywiście wyposażenie jest. To nie jest tak, że musimy targać wszystko z domu. Zobaczcie. Pełny wypas. No co jeszcze wam mogę pokazać? Czekajcie, zaświecimy światło. Będzie jaśniej. Będzie coś więcej widać. O, teraz. Takie łóżeczko jedno. A jak jesteśmy z dzidziusiem, to mamy takie drugie, mniejsze. Tu znowu szafeczka. No cóż więcej powiedzieć. No tak to mniej więcej się prezentuje. Co istotne, muszę dodać, że... O, to też. Na pewno nie będziecie mieli nakopcone, ani śmierdzące w pokoju, bo tego tutaj robić nie wolno. Dodaję tylko, że nie jest to film komercyjny. Jestem tutaj naprawdę tylko gościem. Ale tak mi się spodobało, że stwierdziłem, iż należy to po prostu utrwalić i pokazać. Przynajmniej, jeżeli będziecie wybierali się tutaj, to wiecie, gdzie idziecie i czego się możecie spodziewać. No, film po zmontowaniu oczywiście opublikujemy w sieci. Na razie, cześć. Pozdrawiam, Markus.